Najłatwiej się koloruje kaczkę, bo cała jest na żółto. Przypomniałem sobie teraz właśnie te wszystkie chwile, kiedy miałem kiedyś kredki i malowałem. Nigdy nie byłem w tym dokładny. Ale kaczki pomaluję. Można zrobić je szybko. Jestem mleniem. I nigdy nie byłem dokładny. Zawsze wychodziłem poza linię. Tak mają artyści niektórzy. Taka ekspresja. Maluję co jest jedną kredką. O, na przykład fajnie jest z tym barankiem, bo baranka nie trzeba malować, bo baranek jest biały, ale pomaluję mu dzwonek. A złoto. Złoto mu walnę dzwonek. Motyle są, motyle trzeba pomalować, ale to później. Zajączek jest. O, biedronka jest, to biedronka pomaluję na czerwono. Najbardziej to bym chciał, żeby mi tutaj syn pomógł, bo ja się na tym nie znam, już za stary jestem na malowanie. Pokój mogę pomalować. O, jest biedronka, fajnie. Motylek, tęcza jest. O, słońce mogę pomalować. W razie umawiałem się, że ta kartka będzie czekać na mojego syna. Jak mój syn kiedyś przyjdzie, przypomni sobie o babci, o ojcu, że istnieje też, to dokończy tą malowankę. On jest młodszy ode mnie. Wie bardziej, o co chodzi. On chociaż bardziej to maluje. Teraz bardziej sobie chyba jakieś gry komputerowe, chociaż już dochodzi do takim wieku, bo ma 12 lat, że pewnie już coś tam zmalował, bo nie zmalował bardziej. Wiadomo, że to w tym wieku trzeba zawsze coś zmalować. O, to ja jestem, ten tutaj. Ciekawe, tutaj ma jakiś się pomalować. Nie mam za dużego wyboru, bo mało kredek jest. Na jaką koszulkę sobie tutaj walnąć? Coś za bardzo nie ma tutaj. Nie, coś z tą ostrością nie jest za dobrze tutaj w tym telefonie. Nie wiem, jaki sobie walnąć tutaj pod koszulę. Czapkę. Może jak już jedziemy cały czas, to sobie srebrną czapkę walnę. Jakieś miałem taką srebrną. Srebrna czapka jest, kaszkiet musi być, jest elegancko. Teraz walnę sobie złote buty jak Michael Jackson. Proszę bardzo. Nie wygląda złote buty. Dobra, i teraz, no nie wiem, jakie sobie walnąć spodenki, to jest najbardziej, to mnie zastanawia, nie ma tutaj kredek takich fajnych, kurde, co tu za spodenki sobie walnąć, nie wiem. I czekam na komentarze, jak tu byście pomalowali tego ludka, na jakie kolory, wpisujcie komentarzem, jaka koszulka, jakie spodenki. Cały czas robi projekt dla mojej mamy Grażyny Laurka na urodziny.